dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu w miejscowości Owiesno. Informacja, jaka do nas doszła, informowała, że w stawie przy drodze znajduje się auto osobowe. Na miejsce zostały zadysponowane 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z pobliskich miejscowości. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano patrol policji oraz osobę, która brała w zdarzeniu. Według informacji kierowcy, który prowadził to auto, w trakcie jazdy wpadł w poślizg, po czym pojazd stoczył się do pobliskiego zbiornika wodnego. Na szczęście kierowca samodzielnie opuścił pojazd. Pojazd tej osobie nic się nie stało. W tej chwili, tak jak widzimy, pojazd znajduje się w wodzie. Na razie nie stwierdziliśmy skażenia zbiornika wodnego. Na miejsce również przybyła karetka pogotowia, która przebadała kierowcę. Jak już wcześniej powiedziałem, kierowcy nic się nie stało. I ewentualnie czekamy teraz na przybycie właściciela zbiornika. Właściciel tutaj pojazd będzie musiał sobie wyciągnąć we własnym zakresie ze zbiornika. Na czas akcji na chwilkę droga była zablokowana. W zasadzie w większości ruch odbywał się wahadłowo. Działania Polskiego Związku polegają teraz na zabezpieczenie terenu, sprawdzenie, czy nie ma wycieków. Zostało poinformowany WOŚ. Będą teraz sprawdzać próbki wody. Na chwilę teraz nie widać żadnych wycieków. Będziemy do końca, aż do wyciągnięcia auta, będziemy sprawdzać, czy nie ma wycieków. Będą pobrane próbki wody pod względem zanieczyszczenia, czy nie ma olei i innych pierwiastków w wodzie. Czy wędkarze mogą korzystać z tego stawu? Na dzień dzisiejszy mogą, nie ma żadnych tutaj zakazów do wędkowania. Zagrożenie jest duże, ryby mamy tutaj bardzo dużo, jest bardzo dużo drobnego leszcza, jest ogólnie każdy gatunek ryby wpuszczany co roku, tak więc musimy dopilnować teraz, żeby ryba została w wodzie, nie było żadnych tutaj padnięć ryby.